Maciek, no taki dosyć frustrujący dla siebie scenariusz przybrał te zawody. Tak, znaczy pod względem wynikowym, bo pod względem sportowym było naprawdę dobrze, te skoki były lepsze jak wczoraj, poprawiłem dobre błędy, ale to takie są skoki narciarskie, bez szczęścia. Czasami nie da się wygrać i dzisiaj tego szczęścia brakło, bo naprawdę skoki były dobre i to też powiedział trener, więc z tego jestem zadowolony, ale wiadomo, ciężko cieszyć się z 11 miejsca, ale pocieszam się, myślę, że to tylko lato i być może ten limit pecha też trzeba wykorzystać teraz, żeby później w zimie szczęście sprzyjało. W pierwszej serii doszło do tego swojego typu rzezienie winiątek, bo tam Dawid stracił wszystkich rywali już w pierwszej serii. Piotrek odpadł, ty sobie jakoś poradziłeś. Co tam się w powietrzu działo? Czy były turbulencje, tak bym to określił. Generalnie te punkty, które dostawaliśmy, minusowe czy plusowe, nie odzwierciedlały tego, co działo się na skoczni, bo chociażby ja w pierwszym skoku dostałem minus 4 punkty, co sugerowałoby, że te warunki były naprawdę fajne. A przez większą część lotu miałem mocny wiatr w plecy, a tylko zaraz za progiem miałem mocny wiatr pod narty i to ten komputer zliczył jako pozytywne warunki, co nie było pozytywnymi warunkami i dostałem minusowe punkty. Później zawodnicy za mną mieli jeszcze gorsze warunki aż do Dawida. Na szczęście Dawidowi na dole się troszkę obróciło, że mógł z bardzo dobrego skoku odlecieć i to też gdzieś tam w głowie siedzi, że dwóch rywali wyeliminowały warunki. Gdybym ja miał troszkę więcej szczęścia, być może stałbym na podium klasyfikacji generalnej, bo to było do zrobienia, ale taki jest sport i tego nie zmienimy. Ten sezon letni w twoim wykonaniu wylał taki pewny fundament, czy zasiał jakąś niepewność? Nie, pewny fundament. Ja zrobiłem bardzo, bardzo dobrą robotę, jestem z niej zadowolony. Myślę, że te skoki dają mi sporo pewności siebie przed zimą i też troszkę plan na te przygotowania był troszkę inny, wiadomo, podobny, ale troszkę inny i w tym roku celem głównym jest zima, tak w zeszłym roku, ale jednak mogłem bardziej w spokoju skupić się na szczegółach. W zeszłym roku pracowaliśmy bardziej nad ogółem, bo było sporo takich diametralnych zmian, jeśli chodzi o technikę, teraz pracujemy nad szczegółami i też gdzieś tam w cieniu Dawida myślę, że też jest to łatwiejsze, bo nie koncentruję się na tym, żeby wygrywać tutaj letnie Grand Prix, tylko nad takimi drobnymi elementami technicznymi, które poprawiłem i które wyglądają lepiej, jak chociażby w zeszłym roku, więc czuję, że jestem mocny i że to właśnie w zimie przyjdzie forma wtedy, kiedy trzeba. Rok temu zdominowałeś lato, w znaczącym stopniu przyniosłeś ten na zimę. Co poradziłbyś Dawidowi, który no, powielił twoją drogę tego lata? Cieszę się bardzo z sukcesu Dawida, bo też patrzę na to z perspektywy swojego zeszłego lata i wiem, jak bardzo mi to pomogło i wierzę, że Dawidowi też to pomoże. Dodam sporo pewności siebie, wyciągnie wnioski i będzie mocną częścią naszej drużyny, a na tym wszystkim zależy, żeby mieć bardzo mocną drużynę. Myślę, że to co najważniejsze, co Dawid wie, czego nie trzeba mówić, żeby teraz zebrał jak najwięcej tych pozytywnych rzeczy, ale też przede wszystkim zachował spokój z takim bagażem pozytywnych doświadczeń. Wszedł w zimę ze spokojem, po prostu robił swoje tak, jak robił to całe lato. Pojawiają się głosy, że skocznia Wiśle może być gotowa jeszcze jesienią dla was. Takie skoki na śniegu byłyby przydatne, bo były zimy, kiedy przy okazji Pucharu Świata oddawaliście swoje pierwsze próby na śniegu. Tak, były takie zimy i myślę, że też jesteśmy przygotowani na taką ewentualność. Myślę, że najważniejsze dla nas są tory lodowe. Akurat lądowanie na śniegu nie jest aż tak istotne. Wiadomo, trzeba też się wczuć, ale ważniejsze jest to, żeby poczuć lód pod nartami i ustawić dobrą pozycję najazdową. Także mamy nadzieję, że i Zakopane i Wisła będzie gotowa. Jeśli byłby już śnieg w Wiśle, byłoby naprawdę pięknie, byłoby to sporo by nam to ułatwiło i byłaby to przewaga nad rywalami. Także trzymamy kciuki za ekipę, która przygotowuje ten śnieg w Wiśle i mamy nadzieję, że przed Pucharem Świata uda nam się oddać parę treningów na torach lodowych i na śniegu. 40 kilka dni to jest dużo czasu? I tak i nie, zależy jak na to spojrzeć, jeżeli ktoś jest w powijakach z przygotowaniami, to i tak nie zdąży. My jesteśmy na bardzo dobrym etapie, tak mówię, koncentrujemy się nad takimi detalami, szczegółami, które trzeba dopracować i te 40 parę dni dla nas w zupełności wystarczy, żeby dojść do fajnej formy, przygotować dobry sprzęt i wejść dobrze w sezon. Dzięki Maciek i bezpiecznej drogi do domu. Dziękuję bardzo, nawzajem. Kamil, no to chyba nie był dla ciebie łatwy dzień, bo widzimy, że zmagasz się z bólem głowy.
No niestety, najpierw gardło, a teraz ból głowy jeszcze doszedł. Ale starałem się po prostu wykonać dobrze pracę i uważam, że zrobiłem dzisiaj dobrą robotę, dobre skoki i z tego jestem zadowolony. Zaczęło się od 31 miejsca w Wiśle. Czy jesteś zadowolony z tego, co udało się wypracować przez te miesiące? Tak, no wiedziałem, że to nie będzie łatwy sezon dla mnie, jeżeli chodzi o starty. Bardziej potrzebowałem skupić się właśnie na wykonaniu pewnej pracy, doszlifowaniu pewnych elementów. W dalszym ciągu jeszcze niektóre wymagają ode mnie nakładu pewnej energii i pracy, ale wszystko jest na dobrej drodze i uważam, że do zimy będzie wszystko ok. Właśnie czujesz, że to lato wylało taki pewny fundament, czy są jakieś typu niepewności? Nie, jest wszystko dobrze, naprawdę. Dawid triumfuje w konkursie, triumfuje w generalce. Ty jesteś jego przyjacielem, jesteś blisko w kadrze. Widzisz, żeby się zmienił, że jest taki naprawdę pewny siebie teraz? Pewnie, że się zmienił. Odbiło mu totalnie. Po prostu nie można się z gościem dogadać. Nie, ale tak poważnie, to co byś mu doradził, żeby zimą było równie dobrze? Nie trzeba mu dużo doradzać. Dawid jest naprawdę na bardzo dobrej drodze, żeby stać się jednym z najlepszych zawodników i uważam, że w dalszym ciągu się rozwija i w dalszym ciągu ma ogromny potencjał, który może wykorzystać. Ostatnie pytanie. Tutaj na kontroli spotkałeś Simona Mana, Grzegorza Schlierenzauera, takich doświadczonych zawodników. Czujesz, że igrzyska mogą należeć właśnie do was? Nie ma sensu o tym rozmawiać, ponieważ no zobaczymy, co będzie zimą. Ja postaram się skupić teraz tylko na sobie, na pracy, po prostu, którą mam do wykonania i po prostu przygotować dobrą dyspozycję i dobre skoki do zimy. A jak będzie, no to zobaczymy. Także odpoczynku, regeneracji i o własnych przygotowań do inauguracji Wiśle. Dzięki.